Kiedy wjedziemy do Muszelny, to widzimy, że prawie na każdej ulicy trwają jakieś prace. Te prace są związane przede wszystkim z rewitalizacją rynku. To są prace przy ulicach przyległych właśnie do rynku i prace, które trwają na rynku, zarówno prace przy tym tak zwanym quasi ratuszu, przy piwnicach, rewitalizacji piwnic mieszczących się na płycie rynku oraz przyległych uliczek do rynku. To jest ogrom prac. Te prace obejmują wymianę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, budowę sieci burzowej, wymianę sieci gazowej, elektrycznej, również sieci łączności telefonicznej, światłowodów, czyli zakres tego jest ogromny. Niezależnie od tego oczywiście to, co jest na zewnątrz, czyli mała architektura do tego, czyli zarówno lampy, ławki, kosze, następnie chodniki, wymiana nawierzchni ulic, wszystkich ulic tutaj przyległych do rynku, ulicy Kity, uliczek bocznych, ulicy Kościelnej, ta już jest zrealizowana, ulicy Rolanda, która cała jest również realizowana, budowy przy tej okazji zatok dla taksówek, parkingów, zieleni, odtwarzania zieleni, następnie budowy, również przebudowy płyty rynku, budowa fontanny, a w zasadzie dwóch fontan, które tutaj będą umieszczone, następnie odtworzenie, budowa nowego układu urbanistyczno-przestrzennego i zieleni, no i oczywiście te prace, które trwają już bezpośrednio przy budynku. Widać na każdym kroku postęp tych prac, to się zmienia w zasadzie z dnia na dzień, co chwilę przebywa ileś metrów chodnika, pracuje tutaj kilka ekip, pracuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które realizuje zadanie związane z rewitalizacją ulicy Kościelnej, z przebudową układu właśnie tego komunikacyjnego, ale również sieć wodociągowa, kanalizacyjna, burzowa, i pracują dwa inne przedsiębiorstwa na ulicach Kity i na ulicy Rolanda, na ulicach bocznych. Wszystkie ulice po przebudowaniu całkowicie sieci tej podziemnej uzyskają nową nawierzchnię, uzyskają chodniki nową nawierzchnię i nowy układ ten urbanistyczno-przestrzenny. Natomiast jeżeli chodzi o budynek, obiekt tutaj tego quasi ratusza, tu prace postępują planowo. Może wystąpić jakieś niewielkie opóźnienie ze względu na tą sytuację pandemiczną, jaką mamy, i ze względu na mniejszą liczbę pracowników, którzy biorą udział w tychże pracach, ale generalnie jesteśmy zadowoleni z postępu tychże prac. W chwili obecnej trwają prace przy piwnicach, trwają prace wewnątrz budynku już z układaniem posadzek, flis, schodów, oporęczowań, następnie sanitariatów, pomieszczeń biurowych, i trwają prace przy elewacji zewnętrznej, którą za chwilę będzie można już zobaczyć, czyli zobaczyć, jak ten budynek wygląda. To jest jedna część prac, która jest prowadzona tutaj na rynku. Myślę, że na koniec września większość tych prac powinna być zakończona. Jeżeli chodzi o ulicę Kity, to powinniśmy mieć zakończone prace już w zasadzie na koniec czerwca. Podobnie jeżeli chodzi o ulicę Rolanda i ulicę Piłsudskiego, czyli przy pawilonie. Tutaj też te prace powinny być zakończone przed sezonem, żebyśmy na sezon tylko prowadzili prace przy obiekcie i na płycie rynku, tak jak zresztą to było pierwotnie założone. Ale to nie są wszystkie prace, które są prowadzone na terenie Muszyny, dlatego że realizujemy ogromną inwestycję. I tutaj też ten postęp prac widać. To jest całkowita przebudowa gospodarki wodno-ściekowej. To jest budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, budowa nowoczesnego ujęcia wód, łącznie z ujęciami lokalnymi na potokach i stacji uzdatniania wody. To już będzie stacja taka, która będzie dostarczała wodę o świetnych parametrach, takich jakie są w dzisiejszych czasach, można powiedzieć, niezbędne. Tutaj postęp prac na jednych odcinkach jest zadowalający, na innych trochę mniej. Mamy już zrealizowane obydwa ujęcia wód, zarówno w Szawniku, jak i drugie
ujęcie i w zasadzie jesteśmy w końcowym etapie prac, jeżeli chodzi o stację uzdatniania wody. Rozruch tej stacji powinien nastąpić w czerwcu, czyli praktycznie w czerwcu już będziemy mogli dostarczać wodę o tych parametrach, takie jakie były założone. Natomiast trochę jest opóźnień, jeżeli chodzi o pracę na oczyszczalni ścieków, chociaż tutaj budynki już są gotowe. No i oczywiście, jeżeli chodzi o rewitalizację sieci, przebudowa sieci, budowa nowych odcinków, budowa sieci wodociągowej, to tutaj te prace też postępują w sposób prawidłowy, łącznie z przebudową przepompowni ścieków na ulicy Lipowej. Także tu, jeżeli chodzi o ten zakres prac, zbliżamy się powoli, powoli ku końcowi. Natomiast nie rozpoczęliśmy jeszcze prac przy zamku. Tutaj rewidujemy ten pierwotny projekt. Uzyskaliśmy nowe zgody tutaj konserwatora zabytków na zmianę trochę tego układu, który pierwotnie był zaplanowany. Ten nowy projekt idzie bardziej w kierunku tych rozwiązań, jakie żeśmy chcieli osiągnąć, czyli takich bardziej rozwiązań historycznych niż tych, które były pierwotnie zaplanowane, czyli tych rozwiązań takich nowoczesnych, których byśmy chcieli uniknąć, jeżeli chodzi o zamek, bo inna powinna być jego funkcja, inna rola, którą ma tutaj pełnić. Większość prac na Zapopradziu została zakończona. Dzisiaj turyści tłumnie już odwiedzają woliery, odwiedzają ogrody tematyczne, które zostały zrealizowane. No, jest przede wszystkim mnóstwo osób z zewnątrz. Podoba się to rozwiązanie, które tam zostało zastosowane, ta przestrzeń, której można podziwiać to, co zostało ulokowane na Zapopradziu, ale również i w ogrodach sensorycznych. Teraz będzie realizowany kolejny projekt, który zepnie te obydwa projekty, ogrody sensoryczne z ogrodami tematycznymi i tu będzie dodatkowo mnóstwo nowych nasadzeń, będą i figury kwiatowe, będą i rabaty kwiatowe, będą i różnego rodzaju ścieżki tematyczne, będą nowe obiekty kubaturowe, które się pojawią i na ogrodach sensorycznych, i na ogrodach tematycznych i to możemy powiedzieć będzie już taki finał tych wszystkich prac. Oczywiście też zwiększona zostanie liczba wolier, przybędzie jeszcze nowe ptactwo zarówno na stawach, jak i w wolierach, tak żeby przede wszystkim dać turystom no, takie miejsce, które będą mogli, gdzie będą mogli pospacerować, będą mogli zobaczyć te piękne ogrody, będą mogli również podziwiać egzotyczne ptaki, które zostały tam zgromadzone. Zresztą one cieszą się wielkim zainteresowaniem nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim dzieci, młodzieży. Mnóstwo osób odwiedza te ogrody i podziwia to, co zostało zrealizowane. Także jeszcze czeka nas trochę pracy, to będzie ten rok i trochę następnego, no a później no, być może jeszcze coś wymyślimy. Jeżeli chodzi o kolejną inwestycję, która już jest na takim końcowym etapie, a tu po polskiej stronie w zasadzie kończymy już wszystkie prace, to jest Eurovelo 11, czyli połączenie Aquavelo ze ścieżką rowerową, która będzie prowadziła aż do Nowego Sącza. My realizujemy tutaj, czy zrealizowaliśmy już w zasadzie ścieżki rowerowe po stronie polskiej na terenie Milika, na terenie Andrzejówki. Zrealizowaliśmy dużo wcześniej kładkę Rzegiestów Sulin, a w chwili obecnej no to już jest końcowy etap prac. Jedna kładka już jest gotowa w Miliku, która łączy Milik i Legnawę i druga w Andrzejówce, która łączy Andrzejówkę z Małym Lipnikiem. Strona słowacka, co nas bardzo cieszy, również rozpoczęła pracę przy ścieżce rowerowej, czyli ta ścieżka już jest też realizowana po stronie słowackiej. Jeszcze muszą wykonać nasypy od kładek. No i wtedy będziemy mieli fantastyczny produkt, który, śmiem twierdzić, będzie jednym z najciekawszych w Europie, ponieważ no, będzie prowadził fantastyczną Doliną Popradu, będzie prowadził raz po polskiej, raz po słowackiej stronie, będzie meandrował. Myślę, że on zostanie
obudowany nowymi produktami turystycznymi, że pojawią się tam miejsca rekreacyjne. Zresztą my też już żeśmy wybudowali takie miejsca rekreacyjne i dalsze też przybędą, że pojawią się sklepy z pamiątkami, wypożyczalnie rowerów, że pojawi się gastronomia, że pojawi się wiele, wiele innych takich przedsięwzięć usługowych, które będą służyły rowerzystom, miejsca również noclegowe, różnego typu i zarówno te, które my tutaj w Muszynie posiadamy, w Krynicy, w Piwnicznej, w Rycze, ale również takie, które będą no, budowane bezpośrednio pod kątem rowerów, bo wiem, że no, są inne hotele przeznaczone dla rowerzystów, łącznie z całym zapleczem, zarówno tym właśnie usługowym, gastronomicznym, ale również typowo hotelowym, jeżeli chodzi o te rozwiązania, które no, dotyczą przede wszystkim rowerzystów. Także tych inwestycji jest dużo. Mimo koronawirusa realizujemy wszystkie z mniejszymi, większymi problemami, ale realizujemy je na dzień dzisiejszy bez jakichś większych zahamowań, bez jakichś większych problemów. Oczywiście to nas kosztuje bardzo dużo pracy, dużo wysiłku, ale mam nadzieję, że efekt tego wszystkiego, zarówno ten, który będzie dotyczył podwyższenia standardu usług naszych, czyli usług komunalnych, usług komunikacyjnych, urbanistyczno-przestrzennych, jak również tych produktowych, turystycznych, będzie bardzo duży. Przyniesie on efekt nie tylko dla Muszyny, ale przyniesie efekt dla Krynicy, dla Piwnicznej, dla Rytra. No tu musimy bardzo ściśle ze sobą współpracować. Te ścieżki nas łączą. Tutaj nie mogą nas dzielić każde sprawy, ale te sprawy turystyczne muszą nas łączyć. Po to jest również Związek Gmin uzdrowiskowy, turystyczno-uzdrowiskowy, który Krynicko-Poprawski, który tu na tym obszarze został powołany, żeby te sprawy, żebyśmy realizowali wspólnie, żebyśmy osiągnęli określony efekt dla całej Doliny Popradu i nie tylko, bo dochodzi do tego również i Stary Sącz i Łabowa oczywiście też. Tak jak źródło Kryniczanki, tak moje serce bije dla Krynicy.